Tak wygląda droga z granicy do Kabulu i myślę, że tak również wygląda spora część Afganistanu, czyli wypłaszczenia i góry. Droga jest nowa, pozwala jechać sobie spokojnie 100 km na godzinę i dzięki temu, jeżeli nie napotkamy jakichś innych trudności, będziemy w Kabulu za około godzinę, czyli po 4-godzinnej podróży, co jak na dystans 250 km jest bardzo szybką podróżą, zważywszy na warunki podróży w Indiach czy w Pakistanie. W Indiach tą samą odległość byśmy jechali pewnie 8, 9, może nawet 10 godzin, a tutaj tylko 4 godziny. Jadę taksówką, współdzielę ją z Pakistańczykiem i może dzięki niemu będę miał również możliwość zakwaterowania w Kabulu.